Witam Was, kochani, w pierwszym odcinku naszego magazynu piłkarskiego. Dzisiejszym naszym gościem będzie ten oto chłopak. Skrajny defensor niebieskich. Jest kilku tych zawodników, którzy mają co do udowodnienia trenerowi. Teraz Bogusz, no i fantastycznie to weszło. Brawa, brawa, brawa dla piłkarza Ruchu. Kilku graczy na ławce rezerwowej, którzy powinni uporządkować grę w strefie środkowej. Na to z pewnością liczy także trener Dariusz Fornalak. Bogusz, on w pojedynkę, no i fantastycznie! Mateusz Bogusz, gol, gol, gol! Brawa dla młodziutkiego zawodnika. Chyba najlepszy jego występ. A oto jego koszulka z tamtego meczu. Dzisiejszym naszym gościem będzie Mateusz Bogusz. Obecnie Mateusz jest piłkarzem Leeds United, gdzie pod okiem trenera Marcelo Bielsy walczy o miejsce w wyjściowym składzie białych. Oprócz tego Mateusz jest także reprezentantem młodzieżowym reprezentacji Polski Czesława Michniewicza, gdzie jest najmłodszym zawodnikiem. Wcześniej, tak jak już widzieliśmy, reprezentował barwy Ruchu Chorzów, a we wczesnej podstawówce swoje pierwsze piłkarskie szlify zaczynał w Gwieździe Ruda Śląska. Tematem dzisiejszego programu jest życie piłkarza w czasie epidemii. Zapytamy dzisiaj Mateusza, jak wygląda jego codzienność w czasie epidemii. Witam cię serdecznie, Mati. Siemanko. Mati, nastał dla nas trudny czas epidemii koronawirusa. Wszystkie ligi na świecie zawieszone, z wyjątkiem dosłownie kilku, troszeczkę dla nas egzotycznych lig. W Europie gra tylko Białoruś. Powiedz mi, jak wygląda życie piłkarza w czasie epidemii? No, życie piłkarza. No, moje dni wyglądają praktycznie codziennie tak samo. Także wstaję rano, teraz wiadomo, to są późniejsze pory, kiedy wstaję około 11:10. Zjem tam jakieś małe śniadanie, od razu potem idę biegać. No i zazwyczaj tak około 30-35 minut schodzi mi na to bieganie. Później albo mamy jakby taką drugą sesję treningową z bieganiem, albo siłownia. No i praktycznie tak na to mi schodzi z 2 godziny albo 3. Zależy tak, jak się z tym, że tak powiem, sprężę. No a po tym wszystkim to już mam czas dla siebie, nie? Dlatego te treningi tak wyglądają dość intensywnie, żeby właśnie zadbać o naszą formę fizyczną, bo nie wiadomo, kiedy wrócimy. Dlatego chcą nas cały czas utrzymać w tej formie. Ile czasu dziennie poświęcasz na trening? No to tak jak już wcześniej właśnie powiedziałem, no około tak 2-3 godzin. Zależy, jak się z tym sprężę. Ogólnie to napisane jest tak, że te zajęcia na siłowni powinny być około 50 minut, no ale mi tam wychodzi zawsze więcej, bo tu ze coś zrobię, tu coś tam poćwiczę. No tak ogólnie myślę, że z 2 godziny to mi zajmie wszystko, bo zawsze tam bieganie jakieś pół godzinki, 36 minut. Także z 3 godzinki, 2 tak mi to zajmuje. Dostajesz rozpiskę treningów każdego dnia? Czy jest to rozpiska tygodniowa? Nie, dostałem właśnie codziennie ćwiczenia wieczorem, bo po tej sesji jeszcze nie dodałem. Po tej sesji treningowej zawsze wysyłamy screeny z tego, że to zostało zrobione. No i jak już on otrzyma te wszystkie, ten trener od przygotowania fizycznego otrzyma te wszystkie screeny, no to wieczorem pisze na grupie, że co jest na jutro, co do poprawy i tak i coś w tym stylu. No i tak właśnie około 19:20 dostajemy zawsze plan na jutrzejszy dzień. Rozumiem, że bieganie nie polega na tym, żeby biec w kółko, tylko macie interwały, tak? No, raczej interwały, tak właśnie, bardziej pod sprinty to pochodzi. Zawsze ten pierwszy dzień po przerwie, bo mamy tam zawsze taki jakby mikrocykl od poniedziałku do soboty i niedziela, poniedziałki, czasem same niedziele są wolne. No i tylko jeden dzień jest taki na takim lekkim bieganiu. No a reszta to interwały, no. Nie masz problemów z bieganiem w Leeds? Ja mam akurat problemy, bo ja mieszkam akurat w mieszkaniu, dlatego jestem, ja no, tu akurat jest rzeczka, jest taki, że tak powiem, szlak, tam nie ma aż tym dużo problemu, tylko czasami dużo ludzi. No ale jak się chce, to się wszędzie to zrobi.
jak wygląda w Anglii sytuacja epidemiologiczna? Troszkę gorzej niż w Polsce, wiadomo, no ale Anglia to jest taki kraj i tacy tu są ludzie, że nie mogę powiedzieć, że się tym nie przejmują, ale nie jest aż tak, to nie panikują tak ludzie, mi się zdaje, jak w Polsce. W sklepach normalnie wszystko jest na półkach, ludzie wychodzą. Także nie ma tak, że całkiem miasto umarło. Wiadomo, wszystkie restauracje i inne rzeczy są pięte, ale tak to jest dobrze. Co robisz w wolnym czasie? No w wolnym czasie, jak każdy, no zawsze tam coś się znajdzie do roboty, tu jakieś gierki, tu coś tam. Z piłką też się pobawić lubię, także jakoś lecą mi te dnie. W co aktualnie grasz? Teraz Counter Strike. FIFA się już znudziła. Trzeba co innego zacząć grać. Mati, epidemia się wkrótce skończy. Jakie masz plany na czas po epidemii? Po epidemii, jakie plany? No, na razie to nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie wiadomo kiedy, czy w ogóle uda się dokończyć sezon, czy nie. Czy awansujemy do Premier League, czy nie awansujemy. No ale ja osobiście przed tym, zanim to się wszystko stało, miałem takie plany, żeby poczekać teraz do końca i może coś by się znalazło, żeby zacząć grać w pierwszej drużynie, ale jest mi dobrze, bo trenuję cały czas z pierwszą drużyną. Jestem cały czas w zainteresowaniu, jestem cały czas w ciężkim treningu, bo tak jak tu się trenuję, to mówili mi chłopacy, że już tak ciężko nie potrenuję nigdy. Dlatego nie obawiam się o moje, że tak powiem, o moją formę, bo jestem w 100% przygotowany, także czekam, aż to się skończy i ruszamy dalej. Kiedy rozmawialiśmy, mówiłeś mi, że mimo tego, że czasami w meczu nie grasz, to i tak masz jednostkę meczową zaliczoną na treningu. No, zgadza się. No, niekiedy tak jest właśnie, że gramy specjalnie mniej w meczu. Jest to trochę dziwne, ale ja się przyczaiłem, bo mamy zawsze gierki. Jakby tak pierwsza jednostka i na drugą jednostkę gramy. Tak jak normalny mecz w środku tygodnia. Dlatego no i tak, która jak jednostka nie wygrywa? No różnie. No. Tam, gdzie ja jestem. Dziękuję Ci, Mateuszu, za odpowiedzi na te pytania. I do usłyszenia. Dzięki, na razie. I na koniec mała zabawa. W każdym odcinku będziemy prosili naszych gości o mały pokaz żonglerki. Zobaczmy, jak poszło Mateuszowi. Niestety Mati wyprzedza mnie i w ten sposób wchodzi na pierwsze miejsce w naszej klasyfikacji żonglerki. Dziękuję kochani za wysłuchanie naszego dzisiejszego programu i zachęcam, żeby oczekiwać kolejnego odcinka.